Cześć, miło Was widzieć. To pierwszy mój występ w ogóle na warszawskim Jagu. Także fajnie. Kiedyś musi być pierwszy raz. I najpierw o mnie. Mieszkam w takim mieście pod górą nad rzeką wśród krasnoludów. Bardzo fajne miejsce. Jestem programistą. Lubię mówić, że jestem czarodziejem i architektem, troszkę inaczej napisanym. To jest moje doświadczenie, nie wiem, 15 lat, ostatnich lat życia to głównie Java. Aczkolwiek realistycznie czym się zajmuję, to mówię, że jestem nekromantą. Zajmuję się ruszaniem rzeczy, które dawno powinny być martwe. To są ich nazwy. I pracuję dla tej firmy. CSS, to można nazwać CSS Insurance. O dziwo nie ubezpieczamy styli kaskadowych, ale inne rzeczy. Taki wypadek przy pracy. Teraz o prezentacji, więc to będzie troszkę powrót dla kogoś, kto jeszcze nie wie, co to jest, to będzie troszkę powrót na uczelnię. To niektórzy tak mówią, fajnie to jest, szczególnie jak się po wielu latach wraca. I będzie, co to jest liczba, potem będą podstawy rachunku lambda. I teraz pytanie, kto miał jakieś podstawy rachunku lambda? Gdzieś coś się uczył. Okej. No, hobbystycznie, choćby przeczytał o Wikipedii stronę, to już jest dużo, tam jest fajnie. Polecam to, tam Wikipedia to jest dobre źródło w tym przypadku. Także, no to dobra, to będę Wam wyjaśniał wszystko, bo jak ktoś to już miał, to ja liczę na Twoją pomoc, w razie czego ewentualnie trudne pytania. Na pewno polegnę, ale to spokojnie. Będzie pokazany, ponieważ rachunek lambda to jest rzecz matematyczna, to ona jest trudna do ogarnięcia, jak się na to patrzy, to ja pokażę to w Javie, żeby było łatwiej. To jest właśnie cały trik tej prezentacji, jak zrobić coś w Javie. I to przy okazji jedna rzecz. Kto tu przyszedł z myślą, że dowie się czegoś nowego o Javie 8, 9 i o lambdach tam? To dobrze, bo by się bardzo rozczarował, tu nic nowego nie będzie, to jest, nawet powiem inaczej, ten wykład został kiedyś podsumowany przez jednego człowieka, że to jest Java bez niczego, to jest najbardziej mało rzeczy użytych w programowaniu, jak się da. Ale to zobaczycie. I jeszcze taka rzecz, no właśnie jest bezużyteczny w pracy. Mam nadzieję, jak ktoś zacznie to używać w pracy, to jest, uwaga, czerwona lampka się powinna zapalać. To znaczy, że odjechaliście najprawdopodobniej, chociaż... Dobra. No i na koniec trochę smutnych, ale i też wesołych rzeczy będzie o tym wszystkim, co mówię, bo to tam ma swoje konsekwencje. Ten rachunek lambda. I teraz jedna rzecz taka, ja nie jestem naukowcem. Ja studiowałem matematykę. Od razu się przyznaję, nie studiowałem informatyki, jakoś tak wyszło. Nawet powiem dlaczego, to mam taką historię, bo ja dawno zacząłem z komputerem i jak miałem wybierać, co będę studiował w liceum, to był mój komputer Commodore 64. Kto programował na tym komputerze cokolwiek? O super, to pozdrawiam. Ja nadal programuję w tym. Kto jeszcze nadal programuje? Okay, no ja mam połowę mózgu mam przeznaczoną na mapę pamięci tego komputera, na szczęście to niedużo. Nie mogę tego wyrzucić, bo to zbyt ważne mi się wydaje. Także są nadal kursy programowania Commodore 64, to nie wiem, czy wiecie, fajna sprawa. I ponieważ to umiałem, takie ruszające się paski, to stwierdziłem, że absolutnie nic użytecznego to już na studiach informatycznych to się nie nauczę. To byłem absolutnie przekonany. Mój kolega miał wtedy peceta, to był AT286 i on umiał robić takie rzeczy. I on też stwierdził, że nie, na studiach to już nic użytecznego bardziej się nie da nauczyć. Więc on rozwiązał problem, pójdźmy studiować matematykę, to przynajmniej będzie zabawne. No i pierwszy mój wykład w ogóle miał taką treść. To było udowodnić, że zero jest różne od jedynki. To było, jak ja wszedłem na ten wykład, zobaczyłem dowód, że zero jest różne od jedynki. Kto potrafi udowodnić, że zero jest różne od jedynki? Znaczy ja tak od razu mówię, bo ten dowód jest stosunkowo prosty, na dwie tablice. Być może byłby w stanie z pamięci powtórzyć, naprawdę był zabawny. To, co jest fajne, że po pierwsze stwierdziłem, że ta matematyka to był dobry wybór, bo będzie naprawdę zabawnie. Po drugie, pierwszy raz w życiu zacząłem wątpić, że to rzeczywiście jest różne. Także nie do końca spełnił. Ale nie do końca tutaj tę treść wykładu przemówiła do mnie, ale to tak się zaczęło. No i właśnie pytanie, co to jest liczba? Kto wie, co to jest liczba naturalna? Tak zacznijmy. Jak ja pokazuję. Kto z Was, to jest, co to za liczba? Co pokazuje? No dobra, 5, dobra, pokazuję 5, dobra, wygraliście wszyscy. To teraz pytanie, a co to jest 5? Co takiego? Dobrze, to jest pewna taka koncepcja, my wszyscy rozumiemy, bo ja na przykład nie wiem, no tu zbiorę sobie chwileczkę, 4, mogę pożyczyć? Jak nie, jak tak? To teraz mam 5 rzeczy, nie?
I to jest moja piątka. Tutaj nie mogę podnieść tej kawy, bo rozleję. Mam pięć rzeczy i to jest koncepcja piątki, nie? To jest, czyli jak ja miałbym liczyć, na przykład, nie wiem, używając jabłek, to ja mówię, że to byłaby dobra matematyka. Powiedzieć, że po prostu dwa to są dwa jabłka, trzy to są trzy jabłka i taka by, bo to byłaby dobra matematyka. Problem, że już przy 100 jabłkach to by była ciężka matematyka. Bo dużo by było trzeba nosić, jakby trzeba było coś udowodnić. No i są różne problemy z tym, więc trzeba wymyślić taki koncept oderwany od rzeczy. I takie pytanie to jest takie, co by było, gdyby nie było, wiecie co to symbolizuje, takie pytanie? No, narodziny Wszechświata, jedna z dwóch koncepcji takich popularnych, że był Big Bang i się Wszechświat narodził, a przedtem powiedzmy nic nie było, nie było nawet przedtem, ale załóżmy, że to się nie zdarzyło, nie było Big Bangu, jest po prostu totalna pustka. Nie zdarzyło się też to, że to jest druga koncepcja, o której słyszałem, że przyszedł Spaghetti Monster, stworzył tam w piątek. To też się nie zdarzyło. Jest pusty świat. Czy jesteśmy w pustym świecie bez jabłek i takich rzeczy w stanie stworzyć koncepcję piątki? Kto wie, jak to robić? A czego używasz? Czego? Ale słuchaj, no nie stworzył cię Spaghetti Monster, nie masz palców. No i co wtedy? Bieda, nie? Ale ktoś coś na pewno słyszał, to niemożliwe, tutaj na pewno słyszeliście. Zasadniczo, która nie istnieje, to ciężko określać coś. Spokojnie, ale matematycy to spokojnie robią, nawet od razu odrzucają istnienie czego, bo to tylko przeszkadza, wprowadza chaos. Więc no, gdybyś nie miał rzeczy, co byś mógł wprowadzić w pustym wszechświecie, którego nie ma w zasadzie? No, to dobrze, tu kolega już się uczył, wie, że zbiory, bo czy jest zbiór, jakiś jeden zbiór, który może istnieć w pustym wszechświecie, który łatwo zrobić, bo zbiór jabłek, no wiadomo, nie ma, bo nie ma jabłek jeszcze. Rewelacyjnie, mamy zbiór pusty. Od razu opowiem, niech on reprezentuje zero i to jest spoko, mamy zero. Czy my jesteśmy w stanie pójść dalej? Mamy zbiór pusty. Dobry, świetnie, i tu kolega doskonale wie, zbiór zawierający zbiór pusty. To jest w ogóle trudny dowód, że to jest coś innego niż zbiór pusty, ale jest coś takiego. To jest inny zbiór, zbiór zawierający zbiór pusty. I teraz możemy sobie tą procedurę tworzyć dalej, tu od razu powiem taki skomplikowany. Weźmy to, co mieliśmy linijkę wyżej, opakujmy to w zbiór i połączmy jeszcze raz z tym samym. I to na przykład dla kolejnego kroku by wyglądało tak. Linijkę wcześniej mieliśmy w zbiorze to opakowaliśmy i jeszcze połączyliśmy z tym w środku. I taki jest następny krok jakby. To jest zbiór składający się z dwóch elementów. Zbioru pustego i zbioru pustego w zbiorze pustym. No taki dowcip. I to pierwsza rzecz definiuje nam operację następnika. Ja od razu mówię, nie będę w to wchodził, ale jest to taka definicja, można o tym poczytać w teorii zbiorów, a to jest nasza dwójka logiczna. Przy okazji to jest tylko konwencja, to znaczy z taką konwencją można iść dalej. Są alternatywne, też oparte na zbiorach, ale to jest wygodna, bo prosta, w miarę intuicyjna. Tak wygląda trójka, możecie poznać, że tu jest ten zbiór pusty, potem jest to, co w tej dwójce i tak dalej. I to sobie idzie ta trójka. I teraz, to była taka 100 lat temu, ponad już nawet ze 150, główna koncepcja, jak robimy matematykę, to znaczy z czego się wywodzi, bo był taki pomysł, dlaczego w ogóle matematycy się w takie coś bawili, skoro wszyscy potrafią liczyć i o tym nie wiedzą? Bo to na ogół nie jest takie. Ja potrafiłem policzyć do 7 kiedyś. Zanim studiowałem matematykę, to liczyłem aż do tak dużych liczb. Bez tej koncepcji. Potem nauczyłem się, co to jest liczba i automatycznie straciłem możliwość rachowania czegokolwiek większego niż 3. To też nie idźcie na matematykę, jak nie chcecie być oszukiwani w sklepie. Ale po co oni to robili? Bo oni mieli taką myśl. Jak sobie dobrze zdefiniujemy te podstawowe pojęcia, co to jest liczba, wszystkie, cały ten nasz język, to może my damy radę, co my możemy zrobić wtedy? To może my będziemy w stanie automatycznie na przykład dowodzić twierdzenia. To był taki święty graal, że my na przykład, jak powiem, jest twierdzenie takie, że nie wiem, na przykład Pitagorasa czy coś tam, to my po prostu weźmiemy, czy da się to twierdzenie zbudować jakoś automatycznie z tych podstawowych składników, o ile te składniki będą dobrze zrobione. I to w ogóle ten problem nawet jest nazwany, to ładnie od razu powiem, nie wiem, czy wiecie, z jakiego pięknego języka, Entscheidungsproblem, najpiękniejszy język na świecie, Hilbert to zdefiniował ten, jakby powiedzieć, problem, czyli czy jesteśmy w stanie z takich podstawowych kawałków, jeżeli je mamy, udowodnić jakieś tam twierdzenie. Czyli możemy, czy istnieje taka procedura automatycznego dowodzenia twierdzenia. I to był taki problem matematyków, na którym pracowali, zresztą w sumie niedługo, w skali matematyki. No i właśnie rozwijali tą teorię zbiorów. I szybko w tej teorii zbiorów powstały takie problemy. Nie wiem, czy znacie ten problem, że weźmy sobie taki zbiór, nazywamy go R, który zawiera wszystkie zbiory, które nie są
swoimi elementami. To brzmi dziwnie. Na początek nie wiem, czy ktoś ogarnia tą teorię, czyli... Ale jest bardzo prosto. To jest takie tylko zdanie. Patrzmy na to. Czyli tak, mamy zbiór R wszystkich zbiorów, które nie są swoimi elementami. I teraz jest takie pytanie. Będziemy zaraz to analizować. Czy R jest swoim elementem? No bo teraz tak, jeżeli R jest swoim elementem, to... Chwileczkę. To jest zbiór wszystkie takich, które nie są swoimi elementami, czyli R nie należy. Spoko. No w takim razie, skoro R nie należy, to w takim razie R nie jest elementem, ale chwilę, ale wtedy to w takim razie jest to w tym zbiorze. No jest problem, jest, to się nazywa w ogóle paradoks Russella. To jest takie głupie zdanie, całkiem rozsądne, definicja, która nie może być ani prawdziwa, ani fałszywa. Przy okazji, to jaka jest trzecia wartość, jak nie jest prawdziwa, ani fałszywa? Co? No to na, znacie stronę Daily What the Fuck? Polecam tą stronę, tam jest dobra definicja Boolina, true, false, file not found. Ktoś ją znalazł, ja ją zawsze używam. To jest file not found. I jak sobie z tym matematycy poradzili? Po prostu stwierdzili, to jest paradoks, jest wiele takich paradoksów, ten jest taki w sumie najbardziej znany. Żeby ten paradoks rozwiązać, to oni wprowadzili dodatkowe definicje. Na początku teoria zbiorów to miała właśnie aksjomaty. Mogę prosić o ten? Konzentrację będę mówił i ten. Aksjomaty. Aksjomaty to są te nasze cegiełki. Nie definiujemy na przykład, co to jest zbiór, ale definiujemy te operacje następnika i takie wszystkie rzeczy. I to są nasze aksjomaty. Żeby sobie z takimi poradzić rzeczami, to zaczęto tworzyć kolejne aksjomaty. I ile te pierwsze, ich nie wiem, tam było 6, były takie rozsądne. Dla nas wszystkich były takie w miarę rozsądne aksjomaty, to potem suma zbiorów, wszystkie rzeczy. To kolejne były coraz bardziej absurdalne. Jak się je czyta, one są w Wikipedii, to po prostu nie wiadomo, o co tym ludziom w ogóle chodziło, bo one są tylko po to, żeby uniknąć takich paradoksów. I one są coraz bardziej sztuczne. I ktoś, to jest dokładnie tak samo. Matematycy zaczęli na Greenfieldzie, zrobili sobie i pierwsze założenia. Takie były piękne, pięć, prosty system, a potem przyszła rzeczywistość właśnie w tej postaci i zaczęła się robić wielka góra błota po prostu, masakra. Także... Dokładnie to się zdarzyło, co w typowym systemie IT. Na samym końcu było to nie do ogarnięcia i było, nawet jak działało, to było brzydkie. To nadal działa, ale jest brzydkie. To po prostu nie da się tego lubić. I to jest alternatywne rozwiązanie. Był taki gość, Alonzo Church, i on stwierdził, no może zróbmy to inaczej. Zróbmy, że nie zbiór jest podstawą wszystkiego, tylko funkcja. No i teraz jest takie pytanie, a co to jest funkcja? Ktoś wie, co to jest funkcja, się uczył? Dawaj. To jest przyporządkowanie wartości Y dla każdego elementu zbioru. Właśnie. I tu się robi problem, no bo to ktoś mówi, no chcemy nie mieć zbiorów, bo są brzydkie i robimy funkcję, a funkcja to ze zbiorów zbiór. No głupie. To gdzie tu żeśmy posunęli się do przodu? Jest tylko gorzej. No ale teraz będziemy mówić o właśnie takim świecie, gdzie istnieją funkcje, a zasadniczo zapominamy, pomijamy na razie zbiory. W ogóle nie potrzebujemy takiego pojęcia. No i teraz jak to zrobić? Jak to robimy? Nie ma, to teraz tak, jesteśmy w czystym świecie. Pamiętajcie ten moment. Nie było Big Bangu, nie było potwora spaghetti, piwa, niczego, jabłek nie ma, cydru. Chcemy stworzyć sobie funkcję. Czy możemy stworzyć w takim świecie jakąś taką pierwszą funkcję, od której dobrze by zacząć? Dokładnie. Taka, co taka funkcja robi? Co? Zwraca to samo. Zwraca to samo, że jest taka funkcja, że nieważne, co jej przekażesz, zwraca to samo. Czyli okej, trzeba jej coś przekazać, ale my jeszcze nic nie mamy, ale ona istnieje tylko jako koncepcja. Ona po prostu weźmie coś, na przykład weźmie tego pilota i go zwróci od razu, da go dalej. Możemy tą funkcję opisać, nie mając nawet tego pilota. No to jest, opis się da zrobić. I w czystym świecie możemy taką funkcję, nic nie ma, nie przeszkadza nam, możemy taką funkcję zdefiniować. I to jest identyczność. I teraz w rachunku lambda, od razu mówię, to jest taki język, który matematycy stworzyli po to, żeby nikt nie mógł tego zrozumieć. Tak wygląda definicja funkcji identycznościowej, jeszcze będę mówił, ale to tak na początek do oswojenia się. Pierwsza linijka, to jest pierwsza linijka z tego, z rachunku lambda pokazana. I jak to wygląda? Piszemy sobie coś takiego lambda od x, czyli że mamy taką definicję lambdy, która bierze pewien element, bierze coś, co nazywamy x-em, i potem po kropce piszemy, co robimy z tym x-em. Czyli w poprzednim przypadku to było lambda od x, to jest x, czyli zwracamy tego x-a. Gdybyśmy mieli funkcję typu plus i sinus, moglibyśmy na przykład funkcję, która podwaja, to jest lambda od x, to jest x plus x. Lambda od x to jest na przykład sinus x, to jest druga, to jest sinus funkcja. To są takie dla ułatwienia. Teraz dowcip jest taki, że oczywiście mamy pusty wszechświat i nie mamy plusa, ani nie mamy sinusa.
Nie ma tego. Więc to są tylko dla zobrazowania, co to jest, ale nie ma tego. Do tego jeszcze nie stworzyliśmy. Na razie mamy tylko lambda od x, to jest x. I przy okazji, ale mamy jeszcze jeden element, który można opisać teraz, czyli aplikację funkcji. No bo jak mamy funkcję, to można na czymś stosować i teraz w tych wyrażeniach, w tym expression możemy stosować aplikację. To piszemy na przykład tak, lambda od x to jest f spacja x. To znaczy, że jak sobie weźmiemy z takiej definicji, to dla pewnego x aplikujemy x do pewnej funkcji f. I na przykład to, jeżeli mamy coś takiego zapisanego, co to oznacza efektywnie, że mamy f od y? Bo ta lambda to jest nasza definicja. Jak zaaplikujemy na y, to w miejsce takim tu się wstawi jakby jest y i zwróci nam to, co jest tu, czyli f od y. To jest takie po prostu, to jest w ogóle najprostsza operacja. Aplikujemy funkcję. Żeby jak był to był sinus, to był sinus od x, no to byśmy zwrócili sinus y, mając tego y. To jest bardzo proste. Wszyscy wiecie, jak się po prostu funkcję rozwija. Nie będę mówił, jak to się ładnie nazywa. W rachunku lambda, nieważne to wszystko. No i teraz to jest wszystko, mam nadzieję, dosyć niezrozumiałe i abstrakcyjne, więc zrobimy to zrozumiałe. Bo użyjemy Java. Kto zna Java? Kto dobrze zna Java? A sorry. Nie, tu będą bardzo duże podstawy, nie będzie żadnych trików z Java. No więc, gdybyśmy taką lambdę w ogólności mieli zapisać jako interfejs, to jak byście ją zapisali? Interfejs pod tytułem lambda. A, bo jeszcze nie jednej rzeczy nie wyjaśniłem. A co bierze, co to są te x? O, zapomniałem bardzo ważnej rzeczy. Co to są te x? Czy to są liczby? Nie ma liczb. Czy to są zbiory? Właśnie, to na pewno są tylko i wyłącznie funkcje, bo w tym świecie mamy tylko funkcje. To są lambdy, więc uwaga, jeszcze dla ułatwienia. To teraz robimy takie coś. Musimy zdefiniować taką, że funkcja, która bierze funkcję, zwraca funkcję. I to, jak to zdefiniować w interfejsie? Od razu zacznę, żeby było łatwiej. Bo, 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 bo. Interfejs lambda, co teraz? Bo, bo, bo. Bo, bo, bo. Co dalej? Zwraca funkcję, od razu mówię, zwraca taką lambdę. To co teraz? Będzie miało metodę, od razu mówię. Interfejs musi mieć metodę w Javie, tak jest. Nazwijmy ją apply. Co przyjmuje ta metoda? Lambda. To jest dosyć proste. Od razu mówię, ta definicja jest strasznie przykra w użyciu, ale jest najprostsza do zrozumienia. I taka najsensowniejsza do nauki. Tak sobie zaczęliśmy. Mamy interfejs lambda, a to się teraz bawimy. Mamy czysty świat Javy teraz. I tutaj co możemy zrobić z tą lambdą? No to sobie napiszemy lambdę identycznościową, nie? Tak wygląda. Lambda taka, że x-owi przyporządkowuje x. Czy to się kompiluje? Sprawdźmy. Teraz kompilator tam coś tam. Dawaj, szybciej, szybciej. No, taka kropeczka znaczy, że dobrze. Jak jest zielone, to dobrze, czerwone, to źle. Musicie mi mówić, bo ja nie widzę tych kolorów, ale to dla was. Dobra, to teraz co zrobimy z tą lambdą? Wyświetlmy. Tak to dla głupoty, wyświetlimy ją na ekran. Nie wiem, co to z tego wyjdzie. Co to tam? Wyświetlamy lambdę. Głupie, nie? To tak, bo to, ale to Java, no. Ale możemy się teraz bawić. No na przykład zrobimy coś takiego, że weźmiemy identyczność i zaaplikujemy identyczność. O, mamy zabawę. Pierwsza zabawa z lambdą w Javie. I z identycznościową funkcją. I co wyjdzie? Dwa razy to samo. Nie ma zaskoczenia, mam nadzieję. Ale zaczęliśmy. Mamy wszechświat, teraz go przełożyliśmy na Java, mamy identycznościową funkcję, już możemy się z nią bawić. Nie daje to żadnych użytecznych efektów, zresztą nie będzie żadnych na tym wykładzie użytecznych, ale to jest początek. No to teraz, czy my jesteśmy w stanie wyjść dalej? Bo z tym zbiorem to coś żeśmy tam zrobili. Dołożyliśmy sobie ten zbiór w zbiorze i coś tam dało. To z lambdą można coś zrobić dalej? Ktoś ma jakiś pomysł? Można wziąć dwie i zwrócić pierwsze. O, super. No to będziemy to robić. Ale na tym ekranie właśnie jest to pokazane, przy czym od razu ja zacząłem od drugiego przykładu, który można, co to oznacza ten napis pierwszy, jak to sobie tak zaznaczymy? Że to jest taka lambda, która jak weźmiemy x-a, to go kompletnie ignoruje i zwraca wszystko to, co jest po kropce, czyli lambdę identycznościową. To tak trzeba to czytać. To jest taka lambda, że bierzemy pewien argument x i zwracamy lambdę identycznościową. To oznacza tak w praktyce, że to jest lambda od dwóch argumentów, bo jak pierwszy połknie, to zwróci identyczność, to znaczy, że ona chętnie połknie coś nowego. I to jest w ten sposób też przy okazji, to jest jak z funkcji, uwaga, które biorą tylko jeden argument, zrobić funkcje dwie o dwuargumentowe. To akurat jest użyteczne w różnych językach, także okej. Okay. I tu jest przykład. Załóżmy, że w tym świecie ktoś nam wrzucił, podrzucił nam z równoległego wszechświata trąbkę i pomidora, bo to bardzo przydatne obiekty.
I możemy tak zobaczyć, jakby to działało, że jak mamy lambda taką jak na górze i aplikujemy trąbkę, a potem pomidora, to w pierwszej kolejności po zaaplikowaniu trąbki, trąbka znika i jest zwrócona ta identycznościowa, potem mamy pomidora, a to jest jako funkcja identycznościowa, zwraca pomidora. Mamy pomidora z trąbki i pomidora. I teraz idziemy dalej. Teraz jest druga lambda, to o której mówiłeś, taka, że bierze pewien argument x i zwraca taką lambdę, która bierze pewien argument y, a potem i tak uporczywie zwraca x-a. To jest taka, no, nie wiem, funkcja pod tytułem wezmę pierwszy argument, czyli w tym przypadku trąbkę, i tą trąbkę to będę tutaj miał, jak teraz wezmę pomidora, to i tak zwrócę trąbka. No co byś nie dał, to i tak trąbka. Także i to są już dwie kolejne lambdy, które sobie zrobiliśmy z niczego. Jesteśmy zdolni. Tak. O, pomniejszę troszkę ekran. O, to jest jeszcze przykład kolejnej lambdy, którą moglibyśmy zrobić, że bierzemy sobie x-a, bierzemy y-ka i zwracamy x zaaplikowany y-kiem. Taki można też. To, na to nie mam przykładu, bo nie wiem, co jest trąbka do pomidora, czy pomidor zaaplikowany do trąbki. Znaczy, pomidor do trąbki wrzucę, to trąbka nie będzie działać, ale to są na razie nieważne dla tego wykładu przykłady. No to się będziemy bawić teraz tym w Javie. I mamy lambdę identycznościową, no to teraz co robimy? Wpiszmy sobie, jedna rzecz taka, uwaga, tutaj na górze jest taka, mówiłem, że będzie czysto w Javie, bo to będzie Java bez niczego, nie mamy żadnych integerów i tak dalej, ale jest jeden problem, jakbym chciał wam wyświetlać te lambdy, to będą brzydkie, te takie hash kody, takie tam bzdury. Więc ja sobie zrobiłem taki programik, on się nazywa tutaj Bedlam, to jest na GitHubie opublikowany pod hasłem Bedlam i to robi coś takiego, że przyjmuje jakąś lambdę z tą definicją zgodną i wyświetla, co to jest. Od razu powiem, jak ktoś studiował rachunek lambda, to wie, że to jest niemożliwe. Ale jak pamiętacie z pierwszego czy tam drugiego slajdu, jestem czarodziejem, u mnie działa. Także, albo adminem. Także ja chcę ten, jest tego kod na GitHubie. I teraz sobie co tu zrobimy? Będziemy wyświetlać tą lambdę identycznościową tym pakietem. Zobaczymy, jak to wygląda. I ten pakiet będzie tylko używany, uwaga, jako pomoc. To nie będzie, czyli mamy taki lambda xx, żeby było ładnie. To jest ta lambda identycznościowa wyświetlona. No to teraz jedziemy z tym. Bla, bla, bla. Zrobię taką zabawną lambdę, o której przed chwilą opowiadaliśmy, taka, że bierze x-a, potem bierze pewnego y-a i tak zwraca x-a. No i sobie ją tu wyświetlimy. Zobaczmy, jak ta lambda, wystarczy tyle, jak ta lambda działa. O, mam nadzieję, że nie zasłaniam, sorry, bo tak trochę ten ekran jest dla mnie. Czyli wyświetliła się. No, działa system, ok. No to dalej. Bierzmy sobie lambdę, którą nazwiemy true. To nie jest przypadek. Może tak, to skasuję, bo już mi niepotrzebne, true. I tą lambdę też wyświetlę. Przy okazji zauważyliście, że ona się niczym nie różni od tej poprzedniej? No to tak, taka koncepcja. Lambdy tak naprawdę nieważne, jak się nazywają, ważne, co mają w środku. Piękne. Tak. I to jest lambda, którą nazywamy true, a wygląda dokładnie taka, czyli ignoruje ten pierwszy argument podany, znaczy pierwszy argument przyjmuje, potem ignoruje drugi i zwraca pierwszy. Tak, taki po prostu, taka lambda. I ją nazywamy true. To nie jest przypadek ta nazwa, bo stworzymy też taką lambdę, o której też mówiliśmy, taka, że bierze pewien argument x, potem bierze y i zwraca y, czyli pomija ten pierwszy jak gdyby efektywnie. No i sobie też ją wyświetlimy i ją nazywamy false. Bla, bla, bla. Pisze się, pisze. Mamy false'a. No i zobaczmy, jak to jest na ekranie wyświetlone. Aha, na początku jest identyczność, już też jej nie potrzebujemy. A, to zostawię ją sobie. I mamy true i false. No to teraz, i to by było nudne, gdyby nie to, że możemy zdefiniować taką lambdę. End. Od razu mówię teraz tak, tu mógłby być x, y, ale byłoby to zupełnie czytelne, więc matematycy stwierdzili, że skoro jest czytelne, to trzeba użyć innych symboli, p i q. Przy czym tu mógłby być x, y, bo to jest nieważne. W Javie to jest nieważne, jak to nazwiecie, to są po prostu nazwy, ale oni używają matematycy P i Q, więc P, apply Q, apply P. To taka, rozumiecie to wywołanie? Bierzemy taką lambdę, która przyjmuje pewien P i zwraca lambdę, która przyjmuje pewien Q i w wyniku tworzy taką lambdę, że bierzemy P, bo to jest lambda oczywiście, aplikujemy Q i na tego wyniku znowu aplikujemy P. Dziwne, nie? Ale wyświetlmy to, jak to w ogóle wygląda. Przy okazji, jakbym teraz to wyświetlił taką funkcją jak przed chwilą, się tu schowam, to by wyszło x, y, bo mój pakiet po prostu nie wie, czym myśmy tam użyli, bo on analizuje, co jest w środku, więc ja mam taki specjalny tutaj web p, żeby zaczynał wyświetlanie od p. Pomniejszę to. I zobaczymy, jak się wyświetla to end. Tak,
dla zasady, jako lambda, schowajmy się. Wyświetliło się, sukces. Nadal bezużyteczne. Ale jedziemy. Skoro już mamy to, to wy możecie się spodziewać, dlaczego. To chyba nie będzie zaskoczenie. To nie jest ten jakiś horror klasy B. Tu nie ma zaskoczenia. Mamy operację AND, to jest lambda, to zaaplikujmy false i true i podstawmy do takiej lambdy result. No i o, i co zrobimy? Wyświetlimy. Wyświetlimy ten rezultat. Co będzie, co będzie? Kto wie, co będzie? A gdzie tam? Żaden false. Ale napisało się takie, taka lambda. No in fact, to jest tyle samo, co false. Ma taką samą definicję, więc z naszego punktu widzenia, ale mówiłem, lambdy, nieważne jak się nazywają, ważne, co mają w środku. Więc to jest nasza lambda false. Przy okazji można sprawdzić, że to nie jest, jak to się nazywa, screenshot. To tu wstawimy true. A jednak był screenshot. Tu wstawimy true i wtedy, jak widzicie, jest taka sama lambda, jak ta na górze, true. Zgadza się, czy coś zepsułem? Jest dobrze, nie? I w ten sposób, w świecie, który nie miał nic, naprawdę bieda, stworzyliśmy sobie operację, stworzyliśmy sobie lambdy, które reprezentują true i false i jeszcze enda. I do tego ten end działa. To już jest więcej niż oczekiwałem. I teraz możemy w ten sam sposób zrobić ora. Już nie będę teraz pokazywał, jak to pięknie działa, bo oczywiście, że działa. Result 2, znaczy, dobra, zróbmy to. Jeden raz. Działa, bo tu wiadomo, że się spodziewamy, że result 2 to będzie true. No, szybciej, szybciej. Jest. Zobaczmy, result 2. Teraz obydwa powinny być. O, obydwa są true. No to tak wygląda OR, tak wygląda true w wyniku. Jest OK? Zrobiłem dobrze w miarę? Powiedz, że dobrze. OK, dzięki. Dobra, no to teraz co będziemy robić? To jest już dalej proste i nawet nudne, bym powiedział. No, jak już mamy ORA i ENDA, to wszystko jest już proste. Że tak naprawdę wystarczyłoby jedno, ale możemy nota zdefiniować, ten not wygląda tak. I powiem tak, już nie będę się w to bawił, a może będę się w to bawił. Lubię się w to bawić, dlatego jest ten wykład, lubię się takimi rzeczami bawić. Więc mamy na koniec, zrobimy z false'a true, magicznie. Na pewno jest cały czas true, super, wszędzie wychodzi true, bo nie kłamie. I to działa, to jest właśnie, jakby od tego można powiedzieć, zaczął się ten akurat lambda w taki użyteczny sposób. To jest pierwszy. Dobre pytanie. Jedziemy. Dlaczego są trzy argumenty w nocie? Bo funkcje, które są OR and AND, są dwuargumentowe, ok? To mamy. No więc co tu bierzemy? Bierzemy pewnego P, potem bierzemy A i B. Chociaż, uwaga, potrzebujemy tak naprawdę true lub false, to też jest funkcja dwuargumentowa, ok? True lub false to jest funkcja dwuargumentowa, prawda? Jest X i Y. Ma X bierze i przy lambdzie. Liczymy, ile jest rzeczy przy lambda. To jest pierwszy argument, to jest drugi argument. Dwuargumentowa. Not musi dać nam w wyniku coś, co jest albo true, albo false. Czyli musi dać w wyniku funkcję iluargumentową? Dwu. A jeszcze musi wziąć tego naszego boolina, czyli musi coś wziąć, a potem zwrócić dwuargumentową. I stąd się to bierze. Czyli to P to jest tego true lub false, który wziął, a to są po prostu, że tak powiem, te dalsze argumenty, które będzie sobie połykać ta funkcja. I tyle. Dobrze? Po prostu potrzebujemy. To uwaga, ten problem, który teraz mówisz, to jest bardzo dobre spostrzeżenie. To chwilę trzeba przećwiczyć. To dopiero będzie na następnym ekranie bardziej widoczny, bo tam tych argumentów będzie się mnożyć. Ale to od tego zaczynamy. No to idziemy do tego następnego ekranu, nie będzie lekko. No bo jak mamy boolina, to co? Robimy liczby. Jak robimy liczby, mając boolina? Tam definiujemy bity, ale to by było nudne. Więc matematycy sobie to inaczej zrobili. O, tutaj... sorry. Zrobimy sobie tak zero. Przy okazji nie wiem, czy zero wam coś przypomina? Nie, to nie jest identity. No ma tam w środku identity. Co to jest? To jest to samo, co? To jest to samo, co false. Uwaga, przy okazji, to jest true, to co jest false, to co end, to są tylko konwencje. To jest najbardziej popularna konwencja standardowa numer jeden, też na zero. Ale to nie jest jedyna możliwa. Można sobie bardzo dziwaczne i wielkie konstrukcje stworzyć, dziesięcioargumentowe,
I one też będą być może dobrze, wtedy trzeba odpowiednie endy, ory stworzyć i to wszystko będzie działało. Tylko po prostu to jest jedna z takich prostych konwencji. Co nazywamy zerem i tak dalej, bo nasze liczby to też jest jakaś konwencja. To jest dokładnie, użyj jedynka, to oznacza i tak dalej. To tu jest zero, oznaczamy taką lambdą. I to jest ta sama lambda przy okazji, przez przypadek bym bardziej powiedział, co false. No, ten przypadek nie jest aż taki zupełnie bezużyteczny, ale to jest raczej przypadek. I teraz co to znaczy, że bierzemy pewien f, potem bierzemy pewien x i zwracamy x. Taki, to oznacza 0. Czyli przy okazji znaczy, że liczba w tym systemie to jest funkcja dwuargumentowa. Dwuargumentowa. Każda liczba, tak samo zresztą jak boolean, był funkcją dwuargumentową. I to sobie to 0 napiszmy. Przy okazji teraz używam tutaj tego web f, żeby zaczynał mi wypisywanie od f, bo to jest wygodne, żeby było zgodne z tym, co stoi w Wikipedii przy okazji. Więc sobie to wypiszemy. I takim, to jest nasze 0. No i teraz jak zdefiniujemy jedynkę? To jest właściwie najciekawszy ten element. Zdefiniujemy jedynkę tak, żeby się tutaj nie męczyć, to ją wypiszemy na ekran i wtedy dopiero będziemy analizować, co to robi. To jest coś takiego, że mamy taką funkcję dwuargumentową, która bierze f-a i x-a i zwraca x zaaplikowany do f-a. Tak po prostu użyliśmy. To taka ciekawa lambda. Czyli jakby mówię, z trąbką i pomidorem to już nie zadziała. Bo trzeba będzie tą pomidora do trąbki. Ale do różnych rzeczy zadziała. Pokażę. I w takim razie, no to idźmy dalej. Tu, czyli dwójka. To zrobimy tak. I wyświetlimy i wtedy będziemy widzieć, co się dzieje na ekranie. I tu będziemy sobie jakąś taką regułę opracowywać. Co to jest, jak dwójka w tym systemie. Tak. To jest konwencja. Zróbmy, że dwójka to jest taka dwuargumentowa funkcja od f i do x, która bierze f i aplikuje na f od x. Czyli tak jakby f od x, a potem jeszcze raz, czyli w pewnym sensie f kwadrat od x. Tak dwa razy. No to można łatwo widać. Kto z nas zwrót łatwo widać? Uwielbiam go z matematyki. To zawsze oznaczało, że dowód jest nie do ogarnięcia, ale że gdybyśmy sobie stworzyli taką operację następnika, ogólnie chodzi o to, że weźmy tego f-a jeszcze raz. Od razu mówię, ten następnik to jest coś takiego, co o 3 w nocy nigdy bym rady nie dał zrobić. Żeby weźmy sobie, że jak mamy pewną liczbę n, to spróbujmy tak, żeby z tej liczby n jakby tego f-a jeszcze raz wcisnąć. I tu jest to napisane w postaci javowej. F apply tak naprawdę na tym, co jest w środku. I to będzie widać może, to będzie widać jak działa, bo tak naprawdę można to dostać. To jest zwykły kod w Javie. On działa, tu nie ma żadnej magii. To jest najprostsza Java. Java bez niczego, bez liczb, tylko same operacje, aplikacji, funkcji i definicje funkcji. Mamy tego sukcesora, on tak wygląda trochę magicznie, ale co to on robi, to naprawdę jeszcze raz nakłada tego f-a, po prostu. I teraz, żeby sprawdzić, że to działa, to sprawdźmy na przykładzie, który już tu mamy. Jak weźmiemy sobie następnik jedynki, to byśmy tak napisali, successor od 1. I zobaczmy, czy ten następnik od jedynki to wygląda troszkę jak dwójka. O, super, udało się. Po raz kolejny, to już chyba trzeci raz. Także jest. Tu dwa razy f, tam dwa razy. W ogóle widać, że jak taką liczbę robimy w tym rachunku, to po prostu te f-y musimy policzyć i to reprezentuje taką liczbę tyle razy, ile f na tego x-a tam wjechał. Taka konwencja. No i dobra. Skoro tak, weźmy sobie od dziesiątki. I teraz uwaga. Tutaj jest jeden taki numer w moim pakiecie magicznym, przepraszam, wezmę to, przeniosę do nowej linijki. Mam coś takiego cardinals from integer. To jest coś takiego, że jak mam liczbę 10, to sobie tworzę tą lambdę sam w środku, żeby tutaj nie pisać f od f od f od f i tak dalej, bo to by było strasznie nudne. Ja sobie to zautomatyzowałem. To nie jest zupełnie potrzebne, ale tylko pokażę wam, że ten następnik od dziesiątki działa. I tam jak sobie policzymy te f-y, raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? To źle. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, dziewięć, dziesięć, 11. O cholera, no to jest dobrze. Ale od prawej nie działa. Dobra, spoko. Tego efektu nie znam, ale spoko. Mówiłem, że matematyka niszczy zdolność liczenia. Także teraz sobie zdefiniujemy plusa. Konieczność. Plus wygląda tak. Od razu tu by było pytanie, dlaczego mamy tyle zmiennych? To będziemy to rozwiązywać. Nie będziemy analizować, o, przepraszam, bo wy to tak słabo widzicie. Widzicie to wszystko, czy muszę to podnieść? Słucham? To dobra, to trzeba to mówcie to szybciej, to nie będziecie ten. To będzie troszkę więcej widać. Pokasujmy te zbędne linie. O, analizujemy to tak.
Ponieważ plus to jest operacja, która potrzebuje dwóch liczb, to są te dwie liczby, m i n. I zwraca nam liczbę, a liczba to coś, co ma dwa argumenty. To są te dwa argumenty. Tak naprawdę to my operujemy na tych, a to są pewne argumenty tego, co zostanie. I to wygląda tak skomplikowanie. Wyświetlimy to oczywiście na ekranie z tym m i n. I od razu mówię, jak ten plus działa i jak do tego dojść, że ten plus to ma być taki, to po swoich studiach nie jestem w stanie zupełnie tego zrobić, ale można to przeczytać w Wikipedii, że taki jest dobry i można sprawdzić, że działa. To jest właśnie przykład, że działa. A teraz uwaga, biorę sobie a, które jest z szóstki, bo ja mówię, nie chce mi się tyle razy tych f-ów tam pisać, bo można to z linijki napisać, ale nie chce mi się. Biorę b, które jest zrobione z siódemki. Nawet sobie tam wyświetlę, że to a to tyle, to b to też ileś tam. Zobaczmy, że to jest to, co trzeba. Tam się na ekranie wyświetli a i b. Na koniec, o, a macie, czekajcie, od lewej strony trzeba tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem. Czyli to szóstka, a tu siódemka. Dobrze, doskonale. No to teraz, skoro już doszliśmy do tego trudnego momentu, no to jedziemy z plusem. Plus a i b. To piszemy tak. Display plus zaaplikowany do a, zaaplikowany do b. No nie ma nic prostszego. To jest po prostu to, tu, o, mamy plus a i b. Czyli od a i b dwóch liczb. I co wyjdzie? Na ekran to, na ekran. Będziemy liczyć. F-y. O cholera, teraz to... Zaraz, od tej strony, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jedenaście, trzynaście. Działu jest! To czwarty raz. Także zadziałało. Mamy operację dodawania. Od razu mówię, można sprawdzić to na dużej ilości przypadków, różnych śmiesznych, to generalnie cały czas działa. Czyli mamy już, w ogóle w tym miejscu stworzyliśmy sobie liczby naturalne, bo jak mamy następnik, mamy zero i mamy dodawanie, to mamy super zbiór liczb naturalnych. Przy okazji nie wiem, czy wiecie, co to oznacza z punktu widzenia matematycznego, jak się ma zbiór liczb naturalnych. Co to jest? Wszystko. Bo ze zbioru liczb naturalnych to już można potem zrobić sobie całkowite, można zrobić w matematyce, można zrobić wymierne, rzeczywiste, wszystko to idzie dalej z automatu. Oczywiście w tym rachunku lambda nie aż tak prosto, ale idzie. Więc tutaj jeszcze pokażemy. Ale będziemy generalnie się koło liczb naturalnych. No tutaj nie wiem, jakiś zrobiłem literówkę. A, tutaj sobie to kompresuję od razu, żeby mam taki to integer, to jest taka operacja, która konwertuje mi z takiej lambdowego zapisu do liczby. Przy okazji ja to robię w ten sposób, że wpuszczam taką specjalną lambdę, która zlicza, ile razy byłam uruchomiona i wychodzi, że 13. Tak, oczywiście jest tam thread local, ale to jest tylko na potrzeby wyświetlania. I teraz jak mamy plusa, możemy sobie stworzyć mnożenie, to już tak dla zabawy. I teraz pomnożymy co? A to jest mnożenie, jak wygląda. I coś możemy przemnożyć, na przykład a przez b. I od razu powiem, nie będę tego wyświetlał, a może ja tak zrobię, ja zrobię to. Zamiast to integer, to ja to wyświetlę tak od razu w tej postaci hardkorowej. No jeszcze raz, sorry. Tutaj zepsułem. To integer. OK. Tutaj sobie to wyświetlę jeszcze w postaci hardkorowej, czyli pomnożymy 6 przez 7. I zobaczymy, co wyjdzie. I to będzie po prostu Smart Web Display i tyle. Aha, nie, to tu jest zrobione. Tak, bo tu, przepraszam, to linijkę wyżej nie zauważyłem, że już to robiłem. Myślałem, że wyświetlam mnożenie, a ja po prostu wyświetlam mnożenie AB. OK. AB. No zobaczymy w dwóch wersjach. Nie wyświetliłem samej operacji mnożenia, tutaj sobie coś ten. O, i zobacz, ile f-ów, ale nie będę teraz liczył, bo to już na pewno się pomylę, ale to jest 42. I widać, że mnożenie też działa, to już jest naprawdę daleko, ale to już jest koniec tej części. No skoro jest mnożenie, to teraz jakie jest trudne pytanie następne? Bo mamy mnożenie, mamy dodawanie, to co jest trudne? Odejmowanie jest trudne. I teraz uwaga, w tej części nie będę wszystkiego pokazywał już tak do końca, pokażę tylko, że działa, bo to są takie rzeczy, które Nawet o 16 nie jestem w stanie odtworzyć dobrze. Więc jak mamy na przykład dziewiątkę, to jak zdefiniuję, że po pierwsze operację poprzednika w ten sposób, o rany Julek, widzicie jaka jest masakryczna, ale to jest prosto z Wikipedii, ja po prostu biorę Wikipedię i to przepisuję. Jak leci? To jest prosty konwerter, jest Wikipedia, musi być prawda. I biorę, sprawdzam, co jest to. To jest A9, a potem biorę
poprzednik dziewiątki, czyli minus minus niesławny, powiedzmy. I tam zobaczymy, jak się to sprawdziło, że wezmę na ten poprzednik i dziewiątkę puszczę. I zobaczmy, co tam się dzieje. O rany, jest o jednego efa mniej, jak sobie tak popatrzycie. Super, działa. I teraz tak, no to mamy poprzednik. Jak mamy poprzednik, to odejmowanie to jest trywialne. Oczywiście nie powtórzyłbym tego o żadnej godzinie, ale mam napisane tutaj w tym. Działa. I wyświetlimy. I teraz tak, nie będę dalej jak odejmowanie działa pokazywać. Pokażę wam teraz fajną lambdę. Lambda if. Co robi lambda if? Lambda if jest trójka argumentowa. Bierze wyrażenie. Coś, co zwraca true lub false. Coś, co musi zwrócić true lub false po wywołaniu. I potem albo wykonuje drugi argument, albo trzeci. To jest troszkę jak ten operator pytajnika. Wyrażenie, a potem warunek, albo pierwsze, albo drugie. I tak wygląda. Zresztą ona jest akurat do ogarnięcia. Patrzcie, jaka prosta do ogarnięcia. To jest condition, to jest to, co robimy, jak jest true, a to jest, co robimy, jak jest false. Przy okazji, no tak, jak jest condition, apply ten T, apply F, to trzeba sobie chwilę, można sobie poćwiczyć nawet na kartce, że to działa, a na koniec jest po prostu wywołane to z funkcją identycznościową. Tak, żeby coś, to kto na koniec jest, słucham? Kto, X? O, to jest dobre. To jest tylko tyle, żeby wywołać coś tutaj. Musimy tą funkcję w tym momencie wywołać, żeby coś zrobić, bo jakby condition sam z siebie, on musi być wywołany. To jest takie sztuczne, wywołajmy to na tym identycznościowym. To jest taki trik. To troszkę jak lazy operacje, coś musimy uruchomić. I teraz, jak mamy coś takiego, mamy lambda if, to możemy na przykład zdefiniować operację, czy coś jest zerem. I teraz uwaga, to są ten boolean false lambda, to jest moja stała, gdzie siedzi taka lambda, którą na początku oznaczyliśmy jako false, a to jest mój boolean, to nie jest prawdziwy boolean, tam widzicie berlam boolean. To jest mój boolean, a tam siedzi ta lambda, którą już znacie, to reprezentuje false'a i true w prostej postaci, bo tu ich nie chciałem pisać, żeby też widać było, co mam na myśli, bo... I teraz możemy zdefiniować na przykład operację jest mniejsze lub równe, jest mniejsze lub równe. No i to robimy w ten sposób. To przy okazji, to są operacje, które ja wprowadzam, żeby coś fajnego wam pokazać. Nie będę teraz, że to wszystko działa, to naprawdę jest w Wikipedii. To rzeczy zrobił Church w roku tam 30, nie wiem, drugim, trzecim. On sobie wszystko na kartce policzył, to się nadal liczy na kartce. Na tych trąbkach, pomidorkach całkiem ładnie. Bez komputera działa, to jest najlepszy program, działa bez komputera, doskonale. Ale teraz pokażę wam magię. Ja to zawsze oznaczam, robimy taką operację, to jest najbardziej przykra operacja, jaką możecie sobie wyobrazić. Taka lambda. Bierzemy x-a i mówimy x-owi, a weź się sam zaaplikuj. To ładnie nazywamy to autocall, ale narzuca się pewna tutaj. Nie mówi się tego dla znajomych. I teraz zdefiniujmy sobie takiego innego, taką inną lambdę, którą się często oznacza jako y, duże, czy jeszcze ma kilka innych oznaczeń. No to jest przesławna lambda. Od razu powiem, to jest najciekawsza rzecz z tego wykładu. To jest magiczna lambda, dlatego tu oznaczyłem. To jest takie coś, że tak naprawdę to wykonujemy dwa razy tego autokola, ale to jest też w Wikipedii. To się nazywa fixed point operator. I dlaczego tak się nazywa? Dlatego, że teraz możemy sobie zdefiniować na przykład coś takiego. A wiecie co, bo teraz nie widać tego, prawda? Czy widać? O. Bo ja tu przepraszam, to już wam to poprawię, bo ja tak piszę, żeby nie było za dużo tutaj na formatowaniu, nie tracić. Więc jak mamy tak, stworzymy pewną lambdę G. Od razu powiem, to wszystko opisywałem i nie, to są były pewne rzeczy, które potrzebowałem, ale to z nazwy widzicie, co to jest. Is 0 jest mniejsze, równe i to jest ten fixed point operator niesławny, a to jest takie G. I teraz to wielkie G. To wielkie G. Robi coś takiego. Nie wiem, czy spróbujecie rozpoznać, co to jest. Że bierzemy if lambdę, którą bierzemy z warunkiem if 0. Czy to coś is 0. Od pewnego n-a, którego tam mamy. Jak jest is 0, to też potrzebujemy drugie. To wtedy albo weźmiemy w drugim warunku to 1, albo jak nie, to teraz co jeśli false, to będziemy coś mnożyć n-a. I teraz uwaga, tu jest bardzo dziwna konstrukcja. Z R i poprzednik tego N-a. Komu to właśnie? Ktoś tu powiedział, co to jest? Mniej silnia. Gdybyście na to spojrzeli, to nie jest silnia do końca, bo to jest jakaś głupia silnia, bo w silni na samym końcu byśmy wywołali jeszcze raz silnie
tylko za argument o jeden mniejszym. A tu ta linijka to nie do końca jest to. To jest jakaś taka dziwna magia. Dlaczego tak jest? Bo jak definiujecie funkcję, funkcja silnia, to możecie na końcu napisać silnia od n minus 1. Jakbyście spróbowali z lambdą, to nie możemy napisać tutaj g apply n minus 1. Dlaczego nie można tu napisać g apply n minus 1? Bo tak, jesteśmy w definicji g i nie możemy go tutaj użyć. To jest taki trudny problem w rachunku lambda. Nie możemy zrobić rekurencji. I uwaga! To jest funkcja gamma, którą się robi rekurencji. Dokładnie. To jest, ja to nazywam fabryka rekurencji. To jest fabryka silni. A to jest nasz magiczny operator, który bierze sobie fabrykę i zwraca z tego silnie. Zwraca z tego to, co miało być. I teraz po prostu zaaplikujemy, że factorial to jest y apply g. Tutaj na końcu będzie to widać. Użyjemy teraz tego i teraz mamy tutaj silnie. Mogłem zakończyć, uwierzcie mi, ale będziemy oczywiście to bawić się tym. Bierzemy sobie, że a to jest na przykład trójka, nie za dużo. I robimy coś takiego, że wyświetlimy to a, a potem wyświetlimy ten factorial na a. No i zobaczymy, co się z tego stanie. Czyli mamy rezultat. Bak, to znowu powiększę. Wiecie co, ja sobie tak... O, to będzie jeszcze... Do góry to przesuniemy. O, teraz będzie widać. Z tej całej magii zobaczymy teraz, co się wyświetli pod a silnia. I przy okazji, o, tutaj zrobimy też od razu konwersję do integera. To zobaczmy. Mamy na samym końcu będzie trójka i trójka silnia. Jak widzicie, 6 razy. To oczywiście, to mógłbym powiedzieć, to jest bardzo proste. To weźmiemy z szóstką sobie zastosujemy i zobaczmy, co, zobaczcie, co się stanie. Szóstkę tu wpiszę. Ło! Jest. I to jest... Naprawdę, mam taką skomplikowaną funkcję właśnie, która liczy ile razy i wyszło, że 720. To możecie zobaczyć, że to się zgadza. Czyli zrobiliśmy sobie przy okazji, to jest naprawdę w Wikipedii nawet pokazane, tylko nie na Javie, to jest pokazane na tym rachunku lambda. A tu macie to zrobione w Javie i to działa. Cały ten kod jest na GitHubie do odpalenia z tym wszystkim na moim koncie, więc można to wszystko sprawdzić. Można sobie to podebagować i powoli zobaczyć, co się dzieje. To jest jakby cała wartość dodana tego ogólnie bezużytecznego wykładu. To, co tutaj polecam, bo to... Może wam pomóc zrozumieć rachunek lambda. Co jest przydatne do zrozumienia rachunku lambda. I, no i właściwie tyle, ale jeszcze tak, żeby podsumować ten wykład, bo skończyliśmy z taką częścią kodowania. Co jest ciekawego o rachunku lambda? No w 37 Turing powiedział, że... Bo to, co widzieliście, że wszystko się da zrobić. I to nie jest właśnie zaskoczenie. Wszystko to, co sobie programujecie, da się zrobić w tym rachunku lambda, dlatego, że lambda, rachunek i maszyna Turinga, na której pracujecie, nie wiem, czy wiecie, ale tak zawsze mi tak mówili, nigdy w życiu nie widziałem taśmy. Nie, miałem, w Commodore była taśma, ale trzeba było głowicę ustawiać. Tego nie było u Turinga. Na razie Turing i maszyny, i lambda, rachunek są ekwiwalentne. Czyli to się da w jednym zrobić, to się da w drugim. Czyli po prostu musi się dać wszystko zrobić. Jest na to dowód matematyczny. Musi działać. OK. Czyli teraz jest jeden problem, bo co, po co ta cała procedura była? Bo matematycy chcieli właśnie co zrobić? Jaki był święty graal? Utrudnić, nie. Chcieli ułatwić, chcieli stać się bezużytecznymi. To, co my też zawsze robimy. Robimy takie funkcje, żeby programowanie było coraz łatwiejsze, czyli żeby nas w ogóle wyrzucić. A najlepiej to robią ci programiści, którzy pracują nad sztuczną inteligencją. Dzięki. W każdym razie matematycy też chcieli to zrobić. Takie osobie, jak to nie wiem, strzał po prostu w stopę, samo zaoranie. Zrobimy taką maszynę, która sama będzie dowodzić twierdzenia, żeby nas zwolnili. I to był właśnie pomysł, że skoro mamy taki język, w którym możemy zapisać właśnie po pierwsze liczby, wszystko tam jest jasne, wszystko jest lambdą, jest bardzo prosty. Ten język dla punktu lambda, on wygląda dla nas trudny, ale z punktu widzenia takiego technicznego, to jest bardzo elegancki system, w którym nie tylko, że mamy liczby i to wszystko, co potrzebujemy, ale też mamy operacje na nich. To jest taki jeden spójny system, że możemy sobie napisać twierdzenie i możemy je napisać w rachunku lambda, czyli nie musimy pisać, że jeśli mamy zbiór a, bla, bla, takich, tu mieszamy po prostu pojęcia świetnie zdefiniowane z językiem ludzkim. Tu, i to jest piękne dla matematyków, nie muszą się babrać w ogóle z ludźmi, nie muszą się z ludźmi spotykać, wszystko piszą w takim pięknym rachunku lambda. I teraz, jeżeli byśmy zrobili sobie taką świetną lambdę, która bierze inną lambdę i mówi prawda albo nieprawda, to byłoby rewelacja. I to właśnie był taki pomysł, w sumie ten pomysł można nawet zweryfikować prościej. Weźmy taką funkcję, która po prostu weźmie jakąś lambdę i powie, czy to jest równoważna innej lambdy. W sumie na koniec o to samo chodzi. Czy ta lambda, którą tu stawiamy jako na przykład twierdzenie, że coś jeśli, coś tam jest zero, bla, bla, coś tam. Czy to na koniec jakby redukuje się do true albo false?
To było takie, czy może istnieć pewna taka lambda, która to robi? Jeżeli na przykład twierdzenia w ten sposób zapiszemy, bo widzieliście, że można robić ify i wszystkie takie, czyli można zapisywać twierdzenia. No to czy istnieje taka lambda? No i od razu pokaz, że nie istnieje. Uwaga, to jest nawet udowodnione na jednym blogu bardzo fajnie. Nie istnieje taka lambda. Nie ma takiej procedury. A jeden z dowodów jest taki, że jest taka fajna lambda, już tą poznaliście, autocall, która bierze x na x, i teraz jest taka lambda, która się nazywa omega. I co to robi, to bierze ten autocall na autocall, wywołuje. Jeszcze w pewnym sensie to samo. I to jest tak zwana bomba. Bo jak, co tu się dzieje, to po prostu, jak to uruchomicie, to będzie, ja może to nawet uruchomię. O, tutaj już nie zadziałał mój system, dobra. Co się stanie? Wow, Stack Overflow, koniec świata. Bo to jest bomba, która po prostu wielokrotnie się wykonuje. I problem jest polega na tym, że można udowodnić, że w ogólności nie może istnieć taka funkcja, bo ona sobie nie potrafi poradzić z bombą. I ogólnie zawsze stworzymy taką bombę, która spowoduje, że nasze obliczenia się nie zakończą. Przy okazji nie wiem, czy znacie ten problem ogólnie z maszyny Turinga, że nie można powiedzieć, nie ma uniwersalnej procedury, która by stwierdziła, że maszyna Turinga zakończy się. To jest ten problem. I to jest dokładnie ten sam problem w rachunku lambda, bo one są ekwiwalentne. I, no i w zasadzie tu nawet Church, to przykre, szybko doszedł do tego i właśnie zrobił takie twierdzenie, które jest właśnie równoważne z problemem stopu maszyny Turinga. Czy to oznacza, że niestety rachunek lambda, bardzo elegancki, fajny system, znowu nie zrobił nam tego świętego grala? Nie jest to, ale jest fajny. Ale przy okazji, to jest moja najfajniejsza rzecz. Na Stack Overflow ktoś zapytał, najbardziej efektywny sposób sprawdzania równoważności dwóch lambd i są odpowiedzi, nawet wysoko punktowane. Także powiem, do tego jeszcze nie doszedłem, ale będę to analizował któregoś dnia. No, jest kod w C-Sharpie, dlatego jeszcze tego nie przerobiłem. Mówię, to, że jest dowód matematyczny, że się nie da, nie musi nas powstrzymywać przed czym. Okej. Okay. I teraz, bo to jest też związane, nie wiem, ktoś słyszał o twierdzeniu Gödla? To takie popularne, fajnie przy piwie się o tym mówi. No to jest takie twierdzenie ogólnie, które mówi, że po prostu bo nie można stworzyć takiego systemu, bo teraz dalej, bo gdybyśmy teraz o tej lambdzie coś innego stworzyli, że używamy tylko trąbek zamiast lambd, to generalnie to też nie da, bo jest po prostu dowód, że jakikolwiek system zrobimy, w którym mamy przynajmniej dodawanie jakieś tam podstawowe operacje, to na pewno da się w nim stworzyć takie twierdzenie, które będzie file not found. Po prostu w tym systemie nie da się sprawdzić, czy ono jest prawdziwe, czy fałszywe. Czyli każdy system jest w zasadzie niekompletny. Ten dowód twierdzenia Gödla, ja powiem, gdzie jest całkiem fajny. Podane. Zresztą ono brzmi skomplikowanie, ale da się tego prześledzić tak krok po kroku. Także to nie jest takie trudne, nie mam już na to tutaj czasu. Zresztą pewnie bym nie zrobił o tej porze. I teraz tak, co to jest, na tym wykładzie podsumowujemy, kończymy. Lambda rachunek, to takie, bo wy mówicie, używacie lamb, wszyscy używamy lambda. Ale co to jest lambda, to właśnie pokazałem. To pochodzi z tak właśnie z lat 30. jeszcze nie było komputerów, a już był rachunek lambda i to się stamtąd wzięło. Po prostu funkcje, nienazwane funkcje i można się tym bawić. Przy okazji ja od razu mówię, rachunek lambda to jest bardzo duża dziedzina, jakbym miał 3 lata i w ogóle bym się na tym znał, to bym może dał radę wam opowiedzieć. Tam jest dużo problemów, które dzisiaj pominąłem. Takim ciekawym problemem jest ewaluacja, czyli robimy coś leniwie czy zachłannie. Przy okazji, jak tu robiliśmy wszystko zachłannie, co od razu powoduje, że jest więcej problemów. Jak się robi leniwie, to jest troszkę łatwiej, ale i tak się wywala, tylko troszkę później. To jest fajne takie podsumowanie. Tak naprawdę wszystko to, co robicie, to jest jedyna rzecz, która może mieć użyteczne zastosowanie. Wszystko to, co robicie, naprawdę da się zrobić funkcyjnie, na pewno, bo to jest udowodnione przez Turinga. Tak długo... Słucham? No pokazałem rekurencję. Nie, to był autocall, to dowodzenie czegoś się nie wywaliło. Zawsze się gdzieś tam wywali, natomiast rekurencja działa, silnie działa, jak najbardziej. To wszystko działa, wszystko da się, to inaczej, wszystko to, co robicie, może nie zawsze ma sens, ale na pewno da się zrobić czysto funkcyjnie, czysto. I to jest fajna zabawa, to tyle, co mówię, ja po prostu czasem się tym bawię. To jest duża strata czasu, jak ktoś z was, dużo ludzi, których znam, po prostu w pewnym momencie swojego życia zafascynowało się rachunkiem lambda i stwierdziło, i zaczęło pisać właśnie równoważność dwóch lamb. Mi się też to zdarzyło, to jest bardzo duża strata czasu, ale fajna. Także... Okej, to można powiedzieć, to pierwsze dzięki. Przy okazji, gdzie są źródła? Bo to wszystko jest tak naprawdę ze źródeł. Wikipedia na temat lambda rachunku jest bardzo obszerna i tamten rachunek w tej niezrozumiałej postaci jest
jest przedstawione i to wszystko możecie właśnie dzięki temu, co pokazałem sobie krok po kroku śledzić w zrozumiałym języku, jakim jest oczywiście Java. Ale jest też wersja C#, jak ja to robiłem ten wykład rok temu, to akurat ktoś zaczął to w C# robić i teraz jest to bardzo ładny, kompletny blok, Dixins blok, a jak znacie Java, to oczywiście znacie C#, bardzo ładnie tam zaprezentowane, właściwie te same rzeczy. Przy okazji nawet dzięki temu blogowi byłem w stanie zrobić tą silnie, bo sobie tam nie radziłem z jednym problemem i gościu to ładnie wyjaśnił jak. Tu jest podane gdzie. Książka, której na przykład jest fajnie opisana maszyna Turinga i twierdzenie Gödla jest wytłumaczone. To jest książka, którą ja kocham, nienawidzę. Nowy umysł cesarza, Roger Penrose. Tam są dużo kontrowersyjnych rzeczy, ale ta pierwsza połowa się fajnie czyta, bo to tak natchniewa, żeby się tym tematem zająć i troszkę sobie podłubać. Przy okazji on prezentuje tam taką, nie wiem jak to nazwać, kanoniczną maszynę Turinga, która sama siebie wykonuje, jest idealna. On lubi się bawić takimi idealnymi rzeczami. Rachunek Lambda to jest też takie idealistyczna rzecz. I tylko, chociaż o samym rachunku Lambda tam jest niewiele. Wizualizacja, to co mówię, jak będziecie robić coś w rachunku Lambda, to wszystko będzie działać na debugu, ale żeby to zobaczyć na ekranie, co to jest ta za Lambda, no to zrobiłem taki pakiecik, nazywa się Badlam, robiłem go po wielu piwach, to muszę przyznać, bo jakbym go robił na tak zupełnie świadomy, to bym wiedział, że nie może działać, ale ponieważ starałem się tym nie przejmować, więc go zrobiłem i on jest nawet użyteczny. Od razu mówię, bo z definicji on nie może działać. Nie można też zanalizować postaci Lambdy tak bezproblemowo, bez sięgania do, jak to się nazywa, refleksji, patrzenia na to, co jest w tych klasach. Ja to zrobiłem na tej zasadzie, że po prostu aplikuję te funkcje i patrzę, ile razy to się wywołało i próbuję zobaczyć w takim razie, jak wyglądała ta Lambda. To od razu mówię, ta metoda nie może działać, ale jest OK. No i ta prezentacja z zeszłego Geekona jest pod tym adresem. Mam nadzieję, że jeszcze działa. A jak nie, to ja wyślę gdzieś tam na Twittera czy coś. Jest to wszystko jest dostępne na webie i można sobie nawet tam klikać ten kod i tam pypkać. I będzie działał. I teraz, czy są pytania? No to będziemy pytać. To jak wygląda false? No, pan do odpowiedzi. Dobra, ale przy okazji, czy musi tak być? No, to jest konwencja, to jeszcze raz. To wszystko była konwencja najbardziej popularna. Jak tego użyjecie, to się nie zgubicie, bo wszystkie materiały będą pasować. To była tylko konwencja i w sumie to tyle z mojej strony. Dzięki bardzo.